z pralni. Prosto. Dobry. Marzę o dwóch dniach wolnego. Ja wolę, mam dość obozu. Przez tego pana, co tu mieszka obok, łysego chama wielkiego. Ale nie ma go, wyszedł. Jeszcze dwa dni. Jeszcze łysy. A może rudy? Chyba. Dlatego jest łysy. Dlatego jest. A każdy łysy? Trzeba uważać, bo może być rudy. Zabijać. Ej, co, gdzie jest mój klik? Wuciki. Wuciki. No, na pazior, na paziorki się rozmawiają. Ej. Mówię. Do pierwszego meczu wiesz, gadka się klei, później mówię. Ja? No? Chyba u was tam. Próbuję. Powiedzmy, mam wyjdzie do tego dana. Hej! Hi! Hello! Dobra, ostrożnie wracamy, druga ręka. Wiesz? Weź ją na głowę. Weź kurde. Piętro pierwsze. Można? Można, można. Z kamerką. Słuchaj, słyszałem, tutaj Patryk się skarżył, że bardzo ciężkie treningi przygotowałeś na zgrupowanie. Czy ciężkie? Nie, bo mówią, że Hitler przy mnie to był taki gość, nie? Taki równy, a nie. Treningi nie są ciężkie, to wszystko w jego głowie siedzi, także zaprocentuję wkrótce. Konrad Reszka bardzo zadowolony z treningu, więc się nawet poprosił o cięższy trening, także to wszystko w głowie Patryka. Tak zwana kwestia przełamania się. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy nową osobę w sztabie. Cześć. Witam, witam. Cześć. Jestem Hubert. Powiedz, czym się będziesz tutaj zajmował, widzewie? Ogólnie rzecz biorąc, dbanie o zdrowie piłkarzy, tak naprawdę. Składa się na to odnowa biologiczna, suplementacja, leczenie drobnych urazów, trening indywidualny, jeśli zawodnicy są kontuzjowani. Tak naprawdę głównie to, masa rzeczywiście. Powiedz mi, jaka jest forma zawodników po tak, z tego co już słyszałem, ciężkich przygotowaniach? Wiadomo, wielu jest przemęczonych. Pojawiają się jakieś drobne mikrourazy, ale całe szczęście nic poważniejszego się nie dzieje. Jedynie indywidualnie trenuję z Orkiem. Tak to. Wszystko jest w porządku, myślę, że zgodnie z planem. Продукт.